poprzednim odcinku babka pojawiła się na serwerze. Teraz już totalnie nie wiem, kto do mnie pisał na ekranie, ale mam dla was pewną niespodziankę. Blasty pojawił się na serwerze i mam zamiar go przepytać. Mile państwo, takiego odcinka jeszcze nie było. Dzisiaj na serwerze nie ma z nami dziadka, ale za to jest zbrodacz. I jakimś przypadkiem po pół roku, ponad chyba pół roku, nie wiem kiedy on się w zasadzie pojawił, jest Blasty Boom. Chłop czapka niewidka, był niba, nie wiem, w każdym razie dzisiaj mam zamiar go przypytać z tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Ale najpierw musiałbym wybrać się do Sołtysa, bo mam pewien plan, co zrobić z Blasty. Nie wiem, czy on będzie chciał tak po prostu ze mną rozmawiać, więc przygotowałem małe więzienie. Trzeba będzie jakimś sposobem go tam zabrać, uwięzić i przypytać o wszystkiego. Mam nadzieję, że Sołtys też będzie jakieś pytania. W końcu planowali razem zniszczyć wioskę, więc jakby myślę, że trochę ich tam łączy. No i nie zapomnij kliknąć suba, bo w końcu jest za darmo i głupie nie kliknąć. A jeżeli też myślisz, że Blasty to babka, to daj znać w komentarzu. Dlaczego tutaj lata Alaisty? Czekaj, to trzeba mu zabrać. Oddawaj to! Dawaj! Sołtys, dlaczego mnie lejesz po głowie? To dlaczego? Nie może mi latać. Aż deszcz zaczął padać z tego wszystkiego! Co zrobiłeś? Oddaj TNT, Alajkowi. I no już. Oddam, jeżeli udostępnisz mi łóżko, bo to burza jest. Mogę dać ci dywan. Nie, ja nie będę spał na dywanie, ty jesteś poważny? Nie, bo burza, do domu szybko, bo pierut walnie zaraz. Sołtys, co ty robisz? Chowaj, ale TNT oddaj. Sołtys, cicho, jakie TNT, mam ważniejszą sprawę. Patrzyłeś, Sołtys, na serwerze? Ty masz tylko jedno łóżko, we dwóch to się nie zmieścimy. Sołtys, będziesz spał w nogach. Jak dobrze, Sołtys, że wyspaliśmy się na jednym łóżku. Słuchaj, czy ty widziałeś, kto jest na serwerze? Czekaj, momencik, niech pomyślę. Spojrzałeś na to, co pokazały. Blasty. Blasty, dokładnie. Ty w ogóle pamiętasz, co tam się działo? No bo Blastiego to ty znałeś, ale jak miałeś to czerwone oko, jakbyś kontrolowany przez dziadka. Nie przypominaj mi tego. Mam dresztę. Grenlandia, dobrze, to pamiętasz, czyli... Nie celuj do mnie! Ej, wiesz co? Bo rozmawialiśmy o tym. Też zresztą widziałeś te napisy na ekranie, nie? Tak, widziałem. Ktoś wysadził mi dom. Nie wiem, czy to była babka. Ktoś się podaje za babkę. Co tu się w ogóle dzieje? Ja mam totalny mętlik w głowie, ale mam pewien plan. Skoro Blasty jest na serwerze, może spróbujmy go zabrać jakimś podstępem, nie wiem, do więzienia. Tam przygotowałem z obsydianu taką klatkę. Wrzucimy go tam, będziemy zadawać pytania. Mam lepszy pomysł, jak go uprowadzić. A wiesz jaki? No? Łopatą przez łeb. Łopatą przez... Nie można tak wszystkiego robić, to nie są czasy takie stare, że można było tak se kobietę do domu sprowadzić. Co góry jesteś? Dziadek tak pewnie babkę poznał, nieważne, Sołtys, dwie łódki. A mam, czekaj, mam jedną, masz łódkę? Oczywiście. To chodź, idziemy do Blastiego do domu, bo on chyba powinien być gdzieś tam u siebie. Tak mi się przydaje, mniej wydaje. Nie wiem, nie widzę go w sumie, czy widzę? Widzę albo nie widzę. Umyj oczy. Ej, jest tam, pa, normalnie, widzisz, w drzwiach chodzi. Dobra, idziemy do niego. Dawaj, Sołtys. Trzeba było, ale na razie miło, tak wiesz, tak nie narzucajmy od razu może, że chcemy go czegoś przepytać, tak? Wiesz, delikatnie, że niczego się nie domyślał, nie wiedział, wiesz jak jest. Wiesz co robić, Sołtys, wiesz co robić. Próbuję, nie obiecuję. Dzień dobry, sąsiedzie! O, siemanko, siemanko, Enzi. I Sołtysik? W tym samym czasie? Co tam Blasty. Panowie słychać? Ale jaja, co Blasty? Cześć, pierwszy raz cię widzę na oczy, w zasadzie o, drugi. Mimo. Mam złogę domowe. Cienka za kogo... Słuchaj, ja mówię. Cienka za kogo mówi. Zakaz budowania domku z TNT. Postawiłeś TNT na domku, to jest zakaz, musisz to zdjąć. Inoros. Słuchaj, Sołtysik, ty już takim Sołtysem nie jesteś, więc tutaj wiesz, nie możesz mi tutaj decydować, co mam robić. Nie, to porozmawiam inaczej. A po zdjąć TNT. W końcu nie mnie się to tyczy. Enzi, chodź, szybciutko. A w sumie tak w ogóle nie wiedziałem, że wpadniecie, to bym kazał tu troszeczkę posprzątać wszystkim dookoła, bo tutaj zobaczcie, jaki bałagan mam. A widzisz. A widzieliście burzę? Była, dlatego poszliśmy spać. Mam nadzieję, że też spałeś. Musiałeś spać, znaczy by burza nie zniknęła. Chociaż znam jeszcze więcej podejrzeń co do ciebie. Nieistotne, wiesz co, byśmy chcieli zabrać cię na wycieczkę. Na wycieczkę? No pewnie, że tak. A ja już byłem na wakacjach, przecież powiedziałem, pół roku mnie nie było prawie, na parę miesięcy. Co? Będzie na drugie wakacje. Chodź, Sołtys się zabierze na przygodę. Na przygodę, panowie, ale troszeczkę więcej detali, bo ja tak sobie, o, nie mogę sobie... Zaraz nie wszystko! Będę... Zobaczysz, to jest niespodzianka. Lubię niespodzianki. To wsiadaj do Sołtysa. Ale macie jacht. Siadaj do niego, do tyłu, kliknij sobie tam. Klikaj. Nie w Sołtysa. Nie. Sołtys, przepraszam. Miałem skoczyć. Wódkę musisz. Drugim. Blasty, pięknie, siedzisz w wódce.
jak super, teraz machaj wiosłem. Płyniemy do tego dużego budynku przed nami, jakby. Co on ci przypomina? Latarnia. Perfekcyjnie, bo to jest właśnie latarnia. Tak, to latarnia. Dokładnie tak. Skąd wiedziałeś? Sołtys, jaka ty się na jakąś olimpiadę przygotowujesz, że tak wiosłujesz szybko? Sołtys jest najlepszy w pływanie. O. Chodź, zobacz. Tutaj mamy takie specjalne miejsce. To jest ala taki pokój hotelowy. To generalnie przeniesie cię w specjalne miejsce, jak staniesz tam z tyłu na tym obsydianie takim czarnym. Chodź tutaj do środka. Tu. Tam dalej. Poczekajcie, bo ja nawet nie wiem co tu... Ja chyba się troszeczkę wycofuję z tego na razie. O co tu chodzi, panowie? Nie możesz się wycofać z windy, zapraszam. Sołtysik, co ty odwalasz? Żeby nie wiało, bo strasznie wieje. Chcesz się przeziębić? A no właśnie. No, chodź, to ja też wejdę, nie ma problemu. Idziesz ze mną? Ja pierwszy mogę wejść. Idę, dobra. O, no. Także tego, to se już pochodziłeś wolno, nie? Panowie, co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Słuchaj, babka. Bo nie wiem, kim jesteś. O, my zadajmy pytania. Ty odpowiadam. Weź tą kuszę, bo zaraz TNT dostaniesz w czapę. A postaw TNT. Do powodzenia. Enzi, po pierwsze, ja tutaj przyszedłem towarzysko pogadać z wami. My też. Wyjaśnić całą sprawę, o co tutaj chodzi. Zobacz, sołtysik z kuszy chce mi w głowę strzelić. A to jest standardowe, to nie jest wcale coś nowego. Powiedz mi, mam pierwsze pytanie do ciebie. Co robiłeś 17 października o 17:14? Oglądałem Klan. Brzmi ci to wiarygodnie? Tak. Klan leci zwykle o 18:00. Kłamstwo! Też tego oglądasz? Dnia o tej godzinie był Klan, oglądają również. Ale sołtys, miałeś... Dobra, sołtys, teraz ty zadaj pytanie jakieś, no bo to musi być... Ej, słuchajcie, weźcie te skrzynki mi tutaj powyciągajcie, co to nie możemy pogadać normalnie, tylko mnie tutaj gdzieś zamknęliście do jakiegoś... w jakiejś oborze siedzę, czy gdzie ja jestem nawet? Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Nie jest istotne. Czekaj, kolejne pytanie mam, tylko muszę jakieś wymyśleć teraz, czekaj. Na chwilę. No? Podejdź tu. Kucnij. Jakie konkretne pytanie. No? Jakie pytanie? Nie posłuchuj tam. A może lepiej pójdźcie się przygotujcie najpierw, co? Przestań się wtrącać w nie swoje pytania! Właśnie, chodź. Dobra. Zaraz wrócimy, chcesz kawę? Dajcie coś do picia, bo tutaj normalnie ciemno. Pić mi się chce. Proszę. Orient. Że jedyny, co za normalnie. Patrzcie mi tutaj zrobili szybki. Słuchaj, w NCT... Ej, panowie, weźcie mi to, zabierzcie stąd. Mam no dobra, z tą wodą mogłem przesadzić, ale czekaj, bo... Nie możemy się skupić, on specjalnie odwraca naszą uwagę, żeśmy nie mogli zadać pytania. Dobra, Enzy, uwięziliśmy go, okej, zadajmy pytanie, okej, ale co dalej? Dlaczego i skąd on miał nos sołtysa kiedyś, pamiętasz? Jak miałeś czerwone oko. Dobra, chodź go zapytać. Co zrobił? Blasty? Pytanie mamy kolejne. Ja tylko próbowałem stąd wyjść, ale naprawdę nie można. No, to ci nie robiłem tego dla jaj, nie? Słuchaj, dlaczego miałeś nos sołtysa i w zasadzie dlaczego pomagałeś mu w momencie, kiedy on chciał zniszczyć tam wioskę? Wtedy, co miał czerwone oko. Nie pamiętam. Aha! Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi sołtysa, ty. Czekaj, co? Nie słuchałem. Weźcie się, wyluzujcie, o co tu w ogóle chodzi? Ja naprawdę nie kumam, o co są w ogóle te pytania? Ja też nie, ale tak wypada, no. Czekaj, by trzeba było, może trochę jak uwolnimy cię, to trochę będzie ci lżej się mówiło, ale tylko trochę. Nos sołtysa to było przez sołtysika, bo musiałem mieszkać w jego tam wiosce, czy gdzie ja tam byłem. Dał mi swojego nohala, musiałem założyć ten nos. No i potem robiłem wszystkie zadania, co mi dawał. Te głupoty do robienia. To więcej pytań to sołtysik powinien odpowiedzieć, nie ja. Moment, po prostu nie wiadomo co zrobię. Ja zadaję głupie pytania, głupie zadania. No a jak? Słucha? Sołtys, jak miałeś czerwone oko, to kopiowałeś całkowicie wszystkie zadania, które były tutaj. Pamiętasz czy nie pamiętasz? No miałeś czerwone oko, byłeś kontrolowany przez dziadka. W ogóle masz tego pilota, co ci kiedyś dałem? Nie, w domku. Aha. No ale baterie zdechły. Czyli Blasty po prostu mówisz, że nie jesteś babką. Absolutnie nie. Czy ja wyglądam na babkę, Enzi? Ja już ci się mówiłem to w ostatnim odcinku. Prawdę mówiąc, zamknij lewe oko i prawe, to tak. A mrugnij dwa razy? Nie mruga. Podejrzane. Nie no dobra, póki co dostaniesz kredyt zaufania. Nieduży, ale kredyt zaufania. I wypuścimy cię. Ale pomożesz nam teraz. Oczywiście. Czemu go znowu zamknąłeś? Nie wiem, a co?
To nie ja. No to, to czekaj, uspokój się, Sołtys, bo ten, bo słychać Wardena, zaraz przyjdzie i się wkurzy. Sołtys no. Chyba normalnie na jakiejś kawce. Sołtys, idź sobie stąd, spływaj sobie do wulkanu. No. Więc ja ci mówiłem, że ten Sołtys to tak trochę podejrzany chłopak. Nie podejrzany, wiesz, on jest stworzony w zasadzie, nie? Bo Sołtys to jest zwykły wieśniak. Tylko że dziadek kiedyś w niego rzucił taką specjalną butelką. Sołtys to w kopanie jest dobry, co? Sołtys to jest mistrz świata. Nie ma dobra. Lepszego. Ładuj się albo do mnie, albo do Sołtysa. Oto kabiny. Idę o. Do Sołtysa. Wiecie co? Przydałoby się przespać. Gdzie jest najwięcej łóżek? U Blastiego chyba są dwa. U mnie są dwa. Chodźcie, bo noc przyszła. Chodźcie, dawajcie do mnie, pogadamy chwilę. A masz tylko jedną wyro, a musimy dzień zrobić, bo potwory przyszły, zobacz. No, by trzeba było się przespać. Shiftem wysiadasz? Ej, ej, ej! Co tu za krzaki? Co tu się dzieje? Co za pająk? Jezu, ja stąd uciekam. Ale wy jesteście dziwni. Kompletnie zero... Co to było? Co ty zrobił? Czemu on wybuchł? Dobra, co czekaj. Co ty, jakiś narwany jesteś? To moja wioska. 1 hour later. Oh, kolejny piękny dzień i przynajmniej nikt nie zginął tym razem. Blast jest jedno ciekawe zadanie do wykonania, wiesz, bo słuchaj, dostaliśmy... Chodźcie kawałek dalej, gdzieś pogadamy, bo te barany tutaj tak dźwięczą, że nic nie słyszę, co mówisz. Faktycznie. Teraz, Enzi. Sołtys, co ty robisz, bo to jest same serduszka, myślałem, że ty sobie serduszka wysyłasz z tym wieśniakiem tam. A nie, ty jesteś tu. Dobrze, nieistotne. Sołtys, masz wszystkie rzeczy do zrobienia choinki? No. No, tak, dziadka nie ma i myślę, że trzeba byłoby to zrobić, żeby znowu mu nie odwaliło. No właśnie, święta idą panowie, trzeba zrobić jakąś choineczkę. Tak, tylko miejsce jakie trzeba by było wybrać. Ilu nie, zaraz będę miał. Sołtys, wysłałeś list do świętego Mikołaja? Tak, oczywiście, za nie. Sołtys też od świętego Mikołaja. Świętego spokoju. O, no zobacz jak kreatywnie. Nowy dom Sołtysa, prezydencki. A nie, bo to trzeba usunąć, bo to było po wyborach moje. O, nowy dom Sołtysa, proszę bardzo, naprawione. Sołtys, jakie miejsce będzie perfekcyjne, powiedz mi? Sekundka. Ale powiem, Sołtys, że się ładnie urządziłeś tutaj. No, dziękuję, dziękuję. Mój domek to normalnie w porównaniu z twoim to jakiś namiot. No, trzeba będzie coś z tym twoim domem też zrobić, mówię, myślę. Nie będę budować, nie pewnie wymagam PHP. A gdzie tu jest bank, żeby mógł sobie kredyt wziąć na domek? Bo na razie taki bidny jestem, nic nie mam. Tego nie dajemy, sam se pozbieraj. Sołtys, ja tylko mam takie wrażenie, czy on tak nie do końca ogarnie? Coś mu się nie stało przez te pół roku, bo on zniknął. No chyba jest starajste. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale on ma problem, wsiął się do łódki, tutaj gdzieś cię w głowę bije, tu czegoś szuka w ogóle, że... Czekaj, mam pomysł, naprawimy go. Blasty! Ale biciem nie rozwiążesz problemów! Chciałem by łeb strzelić, może by znormalniał. Nie wiem, czy coś mu się nie stało, wiesz, bo tak to przecież i mi dom odbudował, a teraz... Nie mam zielonego pojęcia. Blasty, możesz do nas razem, idę, tak? Idę. Się szlajasz? Nie wiem, czy cię... Mam. Tak, gdzie ty jesteś? Powiem wam, że jakieś mam dziury w głowie, coś mi się przypomina, coś patrzę, coś jest podobne, ale tego na przykład w ogóle nie kojarzę, co to za mury obronne. No to dziadka dom jest przecież. Coś jest... Ja nie wiem, o co chodzi, coś jest nie tak samo, mam wrażenie, delikatnie. Albo udajesz! Nie wiadomo. Ty, Sołtys, my musimy dużo tutaj dziurę zrobić? Nie. Ja zrobię też. Co ty robi? Mrówek szukasz, co się dzieje? O, dzięki, to bardzo przydatne z twojej strony. Startujemy do góry. Ty, ale ja mam świerkowy pień, a ty masz zwykły. No dobra, to zrób ze zwykłego. To ten. I z dębowych liści? Tu no. Pracujcie, a ja idę pogadać z tym gościem tutaj, co? A nie, chodź tu. Siema. Blasty, wracaj tu. Do roboty. A co ty, bungee budujesz, brodacz? Dałem ci trochę liściów. Czekaj, jak się robi choinkę, Sołtys? Tak? Myślę, że to będzie najbrzydsza choinka, jaką w życiu widziałem, wiesz? Od góry się buduje. Enzi, czemu ten gościu na mnie tak patrzy, twarzą w twarz? Wiesz co, może... A to nie jest tak, że ukradłeś mu buraki na swoim odcinku? Oj, no chyba tak. No to dziwisz mu się? A mogę mu dać chleb za to, masz. Daj mu, on se weźmie. Masz. O! Uderzyłeś go? Jak go uderzyłeś, to teraz takie duże golemy tutaj chodzą i one mogą się na ciebie wkurzyć. To ja już mam TNT gotowe. Tak, używałem TNT w wiosce. Sołtys, coś tak czuję, że ta nasza choinka bez dziadka, to ona taka, wiesz co, taka nie do końca. Sołtys, ale nie spadnij, ty chłopaku.
Wszystko pod kontrolą, nie ma co się martwić. No, Sołtys ma BHP w małym palcu, dlatego nie ma kasku. Ale Andy, jak BHP widzę, Sołtys ogarnia dobrze tutaj wszystko ładnie. No, nie bez powodu został Sołtysem, wiesz. Nadaje się. Tutaj by trzeba było tak. Ja nie wiem, Sołtys, jak to mam robić w ogóle. Ja się nie znam na choinkach. Byle miejsce na prezenty było. O, tutaj. Genialny pomysł. Sołtys, to ty weź rób to choinkie. Na prezenty trzeba zasłużyć. Ty nie zasłużyłeś. Jak to nie? Ja się bardzo staram. Na najwyżej mam dostać to. To uwaga, co tu za kamienie rzuca? Ty, Sołtys, pogrzało cię? To nie ma rzucania ziemią w wiosce. Idę pod dywan, Sołtys, żeby Mikołaj miał gdzie położyć prezenty. Gdzie jest wejście do tego przybytku? Przepraszam bardzo. O, jest, dobra. Sołtys, chyba za bardzo w lewo trochę poszedłeś. Nie, dobrze, Sołtys chyba wie, co robi. Najwyżej to będzie taka... Intronizaj. Taka choinka po udarze. To, co zrobisz? Ona w ogóle wygląda bardzo źle. Ja nie wiem, czy to jest choinka. To wygląda jak kaktus. Może tak być. Enzy, taki mądry, ja to będzie ty budował zaraz. No ja cały czas robię dywany, żeby tutaj prawie temu... Prawie mówiąc, pomysł. Igły nie weszły w nogi temu, Mikołajowi. Szybciej, Sołtys, szybciej tam. Cały dzień nie będziemy czekać na tą choinkę, bo święta idą. Enzy, mam pomysł. Jaki? Buduj choinkę. A mi się podoba ten komentarz, buduj dalej. To by świetnie idzie. Orientuj się, masz tutaj, buduj. Wiesz co, Sołtys, mam wrażenie, że my bez dziadka to chyba tak nie do końca, wiesz? Czekaj, ja zrobię tu. O. Zobacz, Enzy, jaki doświadczony leśnik. Zobaczcie go. No, ja nie wiem, czy to dobrze wygląda. I kto z tego on się nadaje? 2000 years later. Sołtys, co prawda praca była trudna. Blasty, twoje komentarze myślę, że nie były zbędne, bo się przydały. I tym oto mocą udało nam się stworzyć przepiękną... Choinkę. No jest z pewnością choinką jakby. Myślę, że dziadek powinien to poprawić. Z pewnością. Zobaczcie, jaki zachód słońca i ta choineczka, panowie. Pięknie, pięknie to wygląda. Romantiko. Tylko śniego brakuje. Uważam, że... No. Tylko babki brakuje. Co ty z tą babką? No nic. W każdym razie, byle państwo, wydaje mi się, że powinniśmy pójść spać, bo noc idzie. Tak więc ja idę do domu. Trzymajcie się tam. I tego. Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia. Ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.